to się chyboczy. Tak, pomóż mi. O. Jak najbardziej zasłużona nagroda za samo sprowadzenie Jacka z trybun. Damian Mroliński zostaje MVP. Nie, oczywiście. Pierwsza bramka, która otworzyła całe to widowisko. Po kontuzji, jaka była rok temu, nie widać chyba śladu. Można powiedzieć, że pełni zdrowia i widać to na boisku. Jesteś i prezentujesz dobrą formę, jak zawsze. No, przybyło mi trochę kilo przez kontuzję. To tutaj mam delikatny problem z nabraniem szybkości. Ale ogólnie po bramce dzisiaj obiecałem, że pokażę ci scenkę taką do mojej córeczki, która podobno pierwszy raz będzie dzisiaj oglądała, więc kocham was. No, najważniejsze to mieć do kogo grać, jak jest rodzina. Tak. Powiedz właśnie, bo tak naprawdę przed świętami ile było? 3 spotkania, właściwie sezon się dopiero zaczął i już trzeba było pauzę robić. Teraz właściwie już do końca seria spotkań. Jak widzicie wasze szanse? Bo do tej pory PTH Maltrans w PLP to była taka drużyna środka tabeli, ale teraz ta kadra trochę się poszerzyła i wydaje mi się, że możecie chyba mierzyć trochę wyżej. No zobaczymy, jak chłopaki po kontuzji, bo to największa nasza bolączka jak do tej pory. Mamy, że tak powiem, najlepsi zawodnicy siedzą w domu, a musimy się jakoś uzupełniać. Wiadomo, święta, każdy gdzieś coś tam poimprezował, weekendy też. Czasem ktoś wypadnie i ta kadra się zwęża, no a trzeba grać tutaj nawet po 2 mecze dziennie, to ciężko będzie, ale mamy nadzieję, że chłopaki wrócą i pokażemy, na co nas stać. Ja generalnie zawsze liczę na najlepszą sportową rywalizację, żeby móc co komentować, żeby te bramki ładne padały. Dzisiaj były, gratuluję jeszcze raz, Damian Broliński, tyle MVP tego spotkania.